słuchać, bo lekarz pozwalał na to, ale w tak kuriozalnych warunkach, że to fizycznie było niemożliwe. A więc pomimo, iż udało nam się przedstawić zarzuty, oni do dzisiaj nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. To pokazuje, jak strasznie trudno jest dochodzić do sprawiedliwości w tych sprawach. Ja powiedziałbym tak, że mówiliśmy o pewnym związku do tyłu. Wymieniana była bardzo znana kryminalna afera Żelazo. Ale ja bym poszedł trochę do przodu i powiedziałbym, że są takie sprawy jak sprawa związana z Ośrodkiem Wiedeńskim, jak sprawa związana z aferą FOS i udziałem tam służb skierowanych przeciwko politykom, sprawa inwigilacji. Ja widzę pewne analogie w tych sytuacjach. Panie prokuratorze, czy uważa pan, że jest pan w stanie już po takim okresie czasu doprowadzić do jakiekolwiek finału? Tak, pan Czesław Kiszczak mówi, że go już ta sprawa nie interesuje. Myślę, że postaramy się zainteresować pana ministra Kiszczaka tą sprawą ponownie. Jedynie potrzebne są środki do tego. Jest z mojej strony, zapewniam, ze strony wspaniałych policjantów, z którymi przyszło mi współpracować, a którzy w ostatnim czasie, rok po roku, zostali przedwcześnie przeniesieni na emeryturę. Jest ta gotowość do tego, żeby właśnie jeszcze co można w tej sprawie zrobić, wykonać, a ponieważ znam dobrze, wiem, jakie materiały zgromadzono w latach 90-91, wiem doskonale, co wykonano w latach 2002-2004 w tym śledztwie prowadzonym przez IPN. Wiem jeszcze o szeregu innych materiałach, do których z pewnością dotrzemy, a które przewijają się również w sprawach, które wchodzą w zakres innych postępowań prowadzonych w ramach Związku Przestępczego w resorcie spraw wewnętrznych. Tutaj trzeba to wszystko skonsolidować, scalić, trzeba trochę czasu. I ja przede wszystkim twierdzę, iż tym podstawowym elementem to jest wola ze strony naszych przełożonych, ze strony tych służb, które decydują o tym, że właśnie ten kierunek ścigania, taką politykę karną obieramy, a nie inną, że właśnie priorytet mają sprawy, do których istnieje prawdopodobieństwo najszybszego i skutecznego dotarcia, więc lata 70., 80. Tutaj mamy żyjących sprawców, jeszcze pamięć ludzka jest w miarę świeża, docieramy do dokumentów. Ja wyrażam takie przekonanie, że przy woli politycznej, która jest w tej chwili, uważam, gwarantowana poprzez obecny rząd, poprzez pana ministra, poprzez parlament, poprzez nasze władze IPN-owskie w tej chwili zmienione. Dlatego twierdzę, iż jeżeli taką szansę dostanę, jeżeli grupa zostanie powołana, jeżeli ta grupa śledcza, o której tutaj mówimy, zostanie w należyty, profesjonalny sposób zorganizowana i wyposażona, niezbędne minimum, ja nie mówię o jakichś wielkich rzeczach, to wtedy z pewnością zrobimy wszystko i mam nadzieję, że zainteresowanie nie tylko pana ministra Kiszczaka, ale również innych panów, którzy związek ze sprawą księdza Popiełuszki nie tylko mają, zostanie to zainteresowanie w miarę szybko przywrócone. Wojtek, powiedz widzom kilka faktów, które tak naprawdę nie są znane, które pokazują, że nie wiemy o tym, jak rzeczywiście wyglądało śledztwo, jak wyglądała sprawa zabójstwa księdza Jerzego. Żeby opowiedzieć, znaczy tak, z dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej my dowiadujemy się, jak ta sprawa nie wyglądała, a więc na pewno nie wyglądała tak, jak do dziś się przyjmuje, jaka jest powszechna wiedza. Żeby dokładnie opowiedzieć, jak ta sprawa wyglądała, no niezbędne jest niestety, znaczy niestety, niezbędne jest dokończenie przerwanego śledztwa w 2004 roku, przerwanego decyzją pana profesora Kuleszy, bo przekazanie sprawy do Katowic de facto było przerwaniem tego śledztwa. Jeżeli pan prokurator Piątek publicznie przyznaje, że przez rok czasu nie miał czasu przeczytać akt, że przesłuchał tylko trzech świadków, z tym historyków, między innymi pana profesora Paczkowskiego, czyli de facto nie przesłuchał ani jednego świadka źródłowego, przynajmniej my o takim nie wiemy, aby był choć jeden świadek źródłowy przesłuchany, no to mamy de facto do czynienia z przerwaniem śledztwa. Musimy tak samo przerwać nasz program. Dziękujemy państwu. Dobranoc.